Utrzymajcie się na chwilę, wiem, że jesteście bardzo zajęci. Jest 12 dni do tak zwanego Bożego Narodzenia i wszyscy są zajęci kupowaniem prezentów. Wszyscy są zabiegani. Ale poczekajcie chwilę, bo w tym biegu pewnie zgubiliście pewne rzeczy. W tym biegu zapomnieliście, że jest coś więcej niż prezenty, niż siedzenie z bliskimi przy stole. Pewnie zapomnieliście, po co w ogóle to robicie. 2000 lat temu na świat przyszedł Jezus Chrystus. Kościół katolicki, który mówi nam o Bogu, opowiada, że przyszedł malutki Jezusik i w świadomości wielu ludzi ten malutki Jezusik, który się narodził, zostaje cały czas malutkim Jezusikiem. Dzisiaj wszyscy biegną, bo święta Bożego Narodzenia to święta komercyjne. Dzisiaj wszyscy się spieszą, bo zależy im na tym tylko, żeby kupić prezenty, żeby dobrze spędzić czas i zatracili się w tym wszystkim. A Jezus Chrystus przyszedł na świat jako małe dziecko, ale nie został małym dzieckiem. 30 lat uczył się chodzenia w poddaniu Ojcu, żeby potem wejść w krótką służbę, a na końcu umrzeć za ludzkość. Ale chcę ci dzisiaj powiedzieć, że On jak umierał, to nie umierał za całą ludzkość naraz. On jak szedł na krzyż, to widział ciebie, widział twoją twarz, wiedział, że potrzebujesz zbawienia. Ludzie zostali oddzieleni od Boga, kiedy Adam z Ewą pomylili się w raju. Ludzie zostali oddzieleni od Boga i nie mieli do Niego dostępu. Bóg wiedział, że inaczej nie może do nas przyjść, jak wtedy, kiedy zrobi w naszym kierunku gest. Jesteśmy za mali, żeby dołożyć coś do zbawienia. Zbawienie jest dane z łaski i jesteśmy zbawieni nie dlatego, że my tego chcemy, tylko dlatego, że Bóg chce zbawienia dla nas. Bóg dał Jezusa, który przyszedł zbawić ciebie i mnie, który umarł na krzyżu, a potem zmartwychwstał i trzeciego dnia wstąpił w ciele do nieba. Nie jest malutkim Jezusikiem. Nie jest też Jezusem, który wisi na krzyżu. On zmartwychwstał i powstał i poszedł do nieba i siedzi tam po prawicy swojego Ojca. Jezus też przyszedł pokazać, kim jest Ojciec. Często religia wpiera nam, że Ojciec to straszna postać, która patrzy, kiedy się pomylimy i patrzy, jakby tu zemścić się na nas. W ludziach pokutuje opinia, że choroby pochodzą od Boga. W ludzkich głowach pokutuje opinia, że zło, które spotyka ich w życiu, pochodzi od Boga. A ja z tego miejsca mówię ci, że to jest kłamstwo. Jezus Chrystus przyszedł na świat, żeby nas zbawić. Wziął na krzyżu każdy nasz grzech, każdy twój grzech i każdy mój grzech, po to, żeby zapewnić nam życie tutaj na ziemi i życie po śmierci ciała w niebie. Ja 7 lat temu spotkałam Jezusa w duchu i prawdzie. I od tego czasu moje życie się zmienia. Jestem obywatelem nieba. Jestem człowiekiem, który kiedy umrze, pójdzie do nieba. Nie ma czyśćca, to są ściemy. Religia włożyła w życie ludzi przez te 2000 lat wiele kłamstw. Diabeł cieszy się z tego, że człowiek żyje w nieświadomości, a Jezus Chrystus przyszedł zbawić ciebie i mnie. Przyszedł pokazać Ojca, bo jest powiedziane, że taki, jaki jest Jezus, taki jest Ojciec. Ojciec to nie straszna postać, Ojciec to pełnia miłości. Ale wiecie, to wszystko Bóg zrobił dla człowieka i zrobił jeszcze jedną rzecz. Zostawił nam wolną wolę. W związku z czym wiele ludzi słucha Ewangelii i nic z tym nie robi. Bóg powiedział, ja zrobiłem dla ciebie wszystko. Teraz twoja kolej. To od nas zależy, czy wybierzemy życie, czy wybierzemy śmierć. To od naszej decyzji zależy, co zrobimy z ofiarą Chrystusa.
Jezus Chrystus oddał życie na krzyżu. Jego święta krew, która została przelana, i Jego słowo na krzyżu, że się wykonało, otworzyło nam drogę do Ojca. Nie musimy mieć żadnych pośredników. Jedynym pośrednikiem do Ojca jest Jezus. Jezus jest pełnią miłości. Duch jest pełnią miłości. I Ojciec jest pełnią miłości. Dzisiaj, te kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, opowiadam Ci to wszystko, bo zależy mi na tym, żebyś poznał prawdę, nie religię. Nie namawiam Cię do żadnego kościoła, do żadnej religii. Opowiadam o żywym Bogu. I jeszcze chcę Ci powiedzieć jedno. Jeżeli pragniesz narodzić się na nowo, wystarczy, że zawołasz do Boga z głębi serca. Wystarczy, że przyznasz, że całe Twoje życie to jest grzech, ponieważ żyłeś do tej pory bez Jezusa, bez Boga. Wystarczy, że zrobisz to nawet w swoim pokoju. Niepotrzebny Ci jest żaden inny pośrednik, żeby przyjść do Jezusa. Niepotrzebny Ci żaden inny pośrednik oprócz Jezusa, żeby przyjść do Ojca. Życzę Wam wesołych świąt, ale zbawionych. Amen.